Jak może wiesz, do SAP Business One możesz logować się na kilka sposobów, w zależności od konfiguracji. Najpopularniejszy sposób logowania to kliknięcie w ikonkę skrótu na pulpicie Twojego komputera lub pulpicie serwera terminali i logowanie do SAP Business One. Jeśli skonfigurujesz Active Directory Domain Service, wówczas do SAP Business One możesz zalogować się używając domenowego konta Windows. Co za chwilę pokażę. Ważne jest, żebyś tak skonfigurował SAP Business One, abyś mógł pracować zarówno na bazie roboczej, jak i bazie demo, gdzie będziesz mógł testować wybrane funkcje. Teraz zaloguję się do systemu. Innym sposobem logowania jest logowanie przeglądarkowe. Wybierasz firmę, wpisujesz login oraz hasło. Do tej samej bazy danych jesteś zalogowany w wersji przeglądarkowej. Innym sposobem logowania jest logowanie przez RDP. Używając skrótu RDP, czyli Remote Desktop Protocol, czyli poprzez pulpit zdalny, używając konta Windows, bez konieczności dodatkowego logowania do SAP. Wpisujesz hasło i automatycznie logujesz się do SAP Business One. I jeszcze jeden sposób logowania, mianowicie zdalny pulpit przez przeglądarkę. Uruchamiasz link do zdalnego pulpitu i podobnie jak poprzednio jesteś zalogowany do systemu SAP Business One.